Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop dla znaków powietrza. Bliźnięta wagi wodnika od 15 do 21 lutego. Także, moi drodzy, myślę, że u Was wszystko w porządku i tak jak mówiłam u innych znaków, to powtórzę jeszcze tu właśnie dla Was, kochani. Pamiętajcie o tym, że jak poruszam aspekt zdrowotny, nie chcę nikomu zrobić tym krzywdy, ale tym bardziej nie chcę po prostu Was straszyć. Chcę zapobiegać, chcę Was uczulić na pewne sprawy, które widzę. Także to jest tylko taka wskazówka ode mnie i moi drodzy, przyjmujcie same pozytywne sprawy horoskopu. Także kochani, jeszcze raz uczulam Was. Przyjmujcie pozytywne rzeczy, a tutaj myślcie tylko o tym, że w horoskopie zdrowotnym jest profilaktyka, tak? Jest po prostu uczulenie na pewne sprawy, które mogą być, ale nie muszą u każdego. Także na pewno nie mam na celu straszenia nikogo. Także kochani, dobrze, zapraszam bardzo serdecznie od 15 do 21 lutego. Bliźnięta, tak? Bliźnięta. Kochani, tak, troszeczkę takiego zablokowania w poniedziałek. Może będziecie zamknięci na jakieś sprawy, nie będziecie chcieli podejmować decyzji, także będziecie trochę chcieli może odpocząć, ale też to jest sprawa takiego niedoceniania tutaj w poniedziałek koło Was. Może w pracy Was nie docenią, może też będziecie musieli o coś samotnie zawalczyć. Takiej pomocy znikąd, tylko to jest taka samotna walka w poniedziałek. Także taka jest energia. We wtorek rozmowa, moi drodzy, z kimś na stanowisku. Może być tak, że będziecie podpisywać jakąś umowę, dokumenty. Tutaj jest dominowanie. Myślę, że ktoś może chcieć dominować tu nad Wami, bo może bliźniak będzie chciał też rządzić, ale moi drodzy, myślę, że tutaj ktoś będzie chciał ostro Wam narzucić jakieś zdanie. A nie wiem, czy Wam się to będzie do końca podobało, może i tak, ponieważ w środę jest dobra współpraca. Zarówno czy to w pracy, czy też w domu, w związku Waszym z mężem, z żoną, bardzo dobra współpraca, także namiętność, miłość, uczucie, ale kochani, jakaś decyzja tutaj jest przed Wami do podjęcia. W czwartek, moi drodzy, sprawy jakieś, które przychodzą, może karmiczne, może z przeznaczenia dla niektórych, trzeba będzie coś załatwić, w sądzie, może w urzędzie. Tutaj czas takiego oczyszczenia nadchodzi dla Was, ale moi drodzy, możecie się gdzieś również znaleźć, gdzie jest dużo osób, duża liczba osób. To może być jakiś koncert, to może być jakieś, no nie wiem, muzeum, to jest duże forum internetowe, coś będziecie tutaj szukać, czegoś będziecie załatwiać. Coś będziecie załatwiać. Może niektórzy będą szukać pracy. Też tak może być w czwartek. A kochani, w piątek koło Was jest praca, jest dużo zajęcia, ale też, moi drodzy, to Wam będzie służyło i będziecie zadowoleni. W sobotę jest właśnie bardzo dobra energia. Dostaniecie pochwał dużo od osób trzecich, także dużo ludzi koło Was dobrych i cokolwiek by się w sobotę nie działo, to Wy sobie z tym poradzicie bardzo, bardzo dobrze. Także sobota wspaniała. Może być impreza, może być wyjazd gdzieś. Także tutaj radość, zadowolenie
I najważniejsze, piękne energie są właśnie wśród Was, wkoło Was. I w niedzielę, moi drodzy, dużo dobrych również emocji, miłości, serdeczności. Możecie zakochiwać się, możecie komuś przebaczać, możecie gdzieś się z kimś wybrać na piękną, romantyczną tutaj jakąś wyprawę, tak? Także, moi drodzy, porozumiewanie się bez słów, bardzo dobry czas na miłość w niedzielę, no i, moi drodzy, dobre emocje, relacje z ludźmi. W tym tygodniu ogólnie, no tutaj oprócz początkowych dni, poniedziałku, wtorku, ale ogólnie dobry tydzień. Dużo wiadomości od Waszych dzieci, od młodszych osób, z Waszych znajomych, z rodziny. Macie wiernych przyjaciół koło siebie. Jesteście wielkimi szczęściarzami, drogie bliźnięta, ponieważ macie w swoim gronie ludzi, którzy są Wam przyjaźni, kochają Was i szanują. Także u bliźniąt wspaniale. W zdrowiu uważajcie na jakieś problemy. Może Was głowa na przykład rozboleć, problemy laryngologiczne, ucho może rozboleć. Może wybierzecie się na badania kontrolne, ale, moi drodzy, jest dobrze. Drobne skoki ciśnienia, bo tutaj jest dużo emocji, dużo szczęścia w tym tygodniu. Także uważajcie, bo możecie nawet sobie tutaj popłakać ze szczęścia. Także, kochani, no dużo szczęścia Wam życzę i zdrówka, radości. No i przechodzimy do wagi. Zobaczymy, co u wagi. Waga. Od 15 do 21 lutego. Moje drogie wagi, zobaczymy, co u Was. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No i kochane Lenormand moje. Nowy początek, uwagi, w poniedziałek. Duża kreatywność. Może być u niektórych wizyta u lekarza. Mak też jest dla mnie właśnie tutaj doktorem. W wielu wróżbach, kochani. Może być także nowa jakaś sprawa, którą zaczynacie, nowa praca, nowy pomysł, nowa podróż, przygotowania, bo we wtorek decyzja do podjęcia, będziecie się wahać, czy może gdzieś wyjechać, czy nie. Tutaj jest decyzja taka do podjęcia we wtorek. Także czy coś może kupić sobie, czy nie, czy z kimś porozmawiać, czy nie. Będziecie się nad czymś zastanawiać. W środę dużo miłości, dobre relacje koło Was. Jest kobieta, która bardzo uczuciowa, kocha Was, ale także Wy możecie taką energią tutaj obdarzać wszystkich, ale też uważajcie, żeby nie być za bardzo wrażliwymi, bo jest tutaj duża wrażliwość w środę. Przepraszam, już tutaj chrypę mam. Kochani, w czwartek zmiany, dobre zmiany. Myślę, że będziecie gdzieś wyruszać, coś załatwiać. Będziecie bardzo dynamiczne w czwartek. Także może być dodatkowa jakaś praca, dodatkowa delegacja, czy coś w tym stylu. Jakieś zakupy, załatwiania spraw, wiadomości dużo koło Was w czwartek. Bardzo pracowity, dynamiczny czwartek. W piątek dużo osób koło Was, przyjemnych, uczucie spełnienia z rodziną. Ten dzień spędzicie albo wieczór bardzo emocjonalnie ze swoimi dziećmi, pupilami. Czas z rodziną przed telewizorem albo też właśnie przy kominku z lampką wina. Także pięknie w piątek, w sobotę, kochani,
miłości dużo dla wagi, z dogadywania się, zrozumienia, porozumienia, ale też, moi drodzy, możecie tak ten dzień spędzić, że na przykład osoby, które szukają kogoś do miłości, mogą się zakochać. Możecie też zrobić sobie tutaj jakąś niespodziankę w związku. Także bardzo dużo porozumienia, dużo miłości. Macie piękne kielichy w tym tygodniu. Dużo kielichów, ale też, kochani, w niedzielę jest finansowo bardzo dobrze koło wagi. Dodatkowe finanse, rozmowa o finansach z rodziną, planowanie, kupno, sprzedaż domu, mieszkania. No, moi drodzy, tutaj wagi, takie plany, że po prostu ho, ho. No i tak, Lenormand mówi, uważajcie, aby czegoś nie stracić w jakimś urzędzie w tym tygodniu, ale, moi drodzy, też macie dużo wsparcia w tym tygodniu, otrzymacie jakiś ładny prezent. W zdrowiu tak, podwójne narządy, oczy mogą dokuczać, zatoki, gardło, krtań, migdały, uszy, tak. Takie podwójne właśnie tutaj sprawy, także nie bądźcie bardzo nadwrażliwi, nerwowi, nie stresujcie się, bo może być tak, że po prostu będziecie się denerwować, a tutaj dla Was potrzeba jest dotlenienia się w tym tygodniu i nie przejmowania się. Także życzę dużo zdrówka i pozdrawiam bardzo serdecznie wagi. I teraz wodnik. Co u wodnika? Od 15 do 21 lutego. Poniedziałek już wypadł, a z buław. Oho. No różnie będzie, ale raczej fajnie. No zobaczymy. No zmiany idą na pewno, kochani, ale od poniedziałku zacznijmy. Moi drodzy, coś nowego zaczynacie. Nowy pomysł na biznes, nowa praca, nowe zajęcie, nowe przygody u Was w życiu, kochani. Też może być jakiś prezent, ale też randka, jakaś namiętność. Możecie sobie coś tutaj właśnie sprezentować, możecie coś sobie zakupić. We wtorek, moi drodzy, dużo, dużo pieniążków koło Was, pieniędzy. Jest sprawa taka do załatwienia związana z finansami u niektórych, ale też, kochani, będziecie rozmawiać o finansach w Waszej rodzinie we wtorek. W środę zmiana planów, trzeba będzie przełożyć to, co zaplanujecie na środę, trzeba będzie przełożyć. Też uważajcie, moi kochani, w domu mogą być jakieś problemy z prądem. No i jakieś w domu awarie mogą być, które mogą być kosztowne, okazać się. W czwartek, moi drodzy, już bezpieczeństwo, dzień spędzicie w domu, w swoim ogrodzie, spacerując, nawet jeśli będzie śnieg, ale, kochani, tutaj jest taka potrzeba zażywania świeżego powietrza w czwartek i oczyszczenia się, ale też rozmowy o Waszym domu, o nieruchomości ogólnie, kupno, może być sprzedaż, będziecie rozmawiać, myśleć, co tutaj zrobić dalej w Waszym życiu, może o remoncie niektórzy. Taki czwartek, dosyć ciekawy, w piątek gdzieś jakiś urząd może trzeba będzie podjechać i coś załatwić w urzędzie, gdzieś może czeka Was rozmowa z kobietą. Także możecie czuć się troszeczkę samotni w piątek. Także tak to wygląda. Sobota również dosyć ważna rozmowa z kimś, z mężczyzną, który taki jest troszeczkę po przejściach, ale też, moi drodzy, to może być jakiś policjant, nie daj Boże, albo też jakiś właśnie prawnik, adwokat. To może być rozmowa telefoniczna też.
Tutaj trzeba będzie jakieś porady zasięgnąć. Także sobota, tak to wygląda. No i w niedzielę myślę, że podróż. Niektórzy będą się dopiero przygotowywać do niej, ale niektórzy wyruszą w podróż. Może też to będą sprawy związane z jakimś kupnem, sprzedażą. Może coś będziecie chcieli kupić w niedzielę, coś sprzedać, gdzieś pojechać sobie na jakiś market, na jakiś targ, do sklepów, tak? To może być niedziela handlowa, nawet nie wiem, moi drodzy, ale tydzień ciekawy, no oprócz tej środy. Tutaj jakaś zmiana właśnie planów Was czeka. Są zmiany, kochani, uważajcie na fałszywe osoby, które są wokół Was, aby Wam nie zrobiły jakiegoś problemu w tym tygodniu. W zdrowiu zaś, drogie wodniki, cóż tutaj mogę powiedzieć, kręgosłup, kości, uważajcie również na plecy, bo może plecy mogą Was boleć właśnie, masażysta jakiś tutaj może być potrzebny niektórym, nie wszystkim, no ale nawet dobrze by było, bo niektórych naprawdę te plecki mogą boleć porządnie, moi drodzy. Potrzeba ruchu, świeżego powietrza dla Was, także uważajcie na jelita w tym tygodniu, układ ogólnie pokarmowy. No i moi drodzy, cóż mogę tutaj powiedzieć, takie problemy mogą być z odpornością, no trzeba zażywać ruchu, świeżego powietrza i będzie dobrze. I nie stresować się, to mówię wszystkim znakom. Bo to nic nie daje. Kochani, życzę dużo optymizmu, przesyłam pozytywną energię. Kochani, dużo zdrowia, myślcie pozytywnie, wizualizujcie sobie swoje życie jako osoby kochane i kochające. I dużo, dużo Wam tego życzę, abyście mieli tych wizualizacji. Pamiętajcie, o czym myślicie, to przyciągacie do swojego życia. Także do usłyszenia, moi drodzy, i życzę Wam pozytywnego myślenia raz jeszcze. Do usłyszenia.